Warzywa są smaczne, zawierają wiele witamin, minerałów, a także błonnika. Przyrządza się je szybko i można z nich przygotować wiele pysznych dań. Na terenach Piotrkowa Trybunalskiego uprawiane są już od lat 60. Pan Piotr Wychowałek, właściciel firmy Nowalijka, swoje zamiłowanie do ogrodnictwa wyniósł z domu. Jego rodzice mieli własne gospodarstwo i zajmowali się uprawą warzyw. Teraz to on razem ze swoją żoną i synem prowadzi rodzinną firmę. Ja przy tym byłem oczywiście przy rodzicach, jak prowadziliśmy razem gospodarstwo od zawsze. I jakby tym nasiąkłem, tak? Dlatego też mój kierunek był taki, jak widzimy dziś. Początkowo pan Piotr zajmował się uprawą i handlem nowalijek na tradycyjnych rynkach. W drugiej połowie lat 90. zaczęły powstawać sieci handlowe, a w 1999 roku podpisał z jedną z nich pierwszą umowę na dostawę warzyw. Zacząłem od sprzedaży produktów z własnego gospodarstwa i szybko się zorientowałem, że mi ich brakuje. I założyłem od razu firmę pod nazwą Nowalijka. I zacząłem rozmowy z moimi sąsiadami, ogrodnikami, tak, którzy zaczęli też ze mną tutaj współpracę. Na początku siedziba firmy znajdowała się w garażu, ale w przeciągu 4 lat udało się wybudować pierwszy magazyn logistyczny do obrotu warzywami. Potencjał produkcyjny i sprzedażowy z roku na rok był coraz większy. Dochodzili nam kolejni klienci, jeżeli chodzi o sieci handlowe, sieciowi. I do nich żeśmy coraz więcej zaczęli tych produktów sprzedawać i rosła nam też grupa ludzi, która dziś opiewa na poziomie około 400 gospodarstw, które są razem z firmą Nowalijka i dla firmy Nowalijka produkują warzywa. Firma przykłada bardzo dużą wagę do jakości produktów. Mamy duży dział tak zwanej kontroli jakości produktu. Wysyłamy próbki poszczególnych warzyw do laboratorium. One są badane pod kątem zawartości np. pestycydów, metali ciężkich. Właściciele organizują także spotkania ze swoimi producentami, na których standaryzują odmiany warzyw. Dzięki temu otrzymują zbliżone jakościowo produkty, ponieważ niezmiernie ważne jest to, aby standard upraw był jednakowy. Wszyscy nasi dostawcy są przez nas dział kontroli jakości audytowani na miejscu w gospodarstwach. Jak również wszystkie te gospodarstwa muszą posiadać certyfikację Global GAP, żeby mogły do nas dostarczyć. Gama produktów Nowalijki to prawie 50 pozycji. To są sałaty, to są szpinaki, to są baby leafy, tak głównie. To jest szpinak, rukola, roszponka, są rzodkiewki, są szczypiorki, koperki, natki pietruszki. Firma, szukając innowacji, od 2010 roku zaczęła zajmować się uprawą hydroponiczną, która polega na hodowli roślin w roztworach wodnych, zaopatrujących ich korzenie w tlen, wodę i składniki mineralne, jednak nigdy do końca nie zrezygnowała z uprawy tradycyjnej. Chcieliśmy coś zrobić troszeczkę innego, żeby się przede wszystkim wyróżnić zdrowym produktem w dużej ilości, jeżeli chodzi o tą produkcję, w jednakowym standardzie właśnie też tego produktu. No i tam założenie było budowy bardzo, bardzo nowoczesnego gospodarstwa ogrodniczego. Nowalijka zajmuje się również biouprawą roślin. Przy jej produkcji nie stosuje się pestycydów i nawozów sztucznych. Musi być uprawiana w specjalnym miejscu, gdzie od lat nie były hodowane żadne warzywa. Przy uprawie bio nie zanieczyszcza się gleby, bo to są tylko naturalne jakby nawozy, pochodzenia tylko organicznego. Stosuje się do ochrony roślin tylko biologię. Firma podejmuje działania proekologiczne również w innych dziedzinach. Mamy teraz panele fotowoltaiczne, które doposażają nasz magazyn logistyczny i produkcję miksów sadkowych o 500 kW mocy. Oprócz tego poszliśmy w rozwiązania np. kogeneracji. Kogeneracja daje nam takie podwójne źródło energii, tak? Poprzez to, że spalamy ten gaz, uzyskujemy energię elektryczną, doświetlamy nasze rośliny, a efektem tego, można powiedzieć, ubocznym jest ciepło, które i tak wykorzystujemy na naszej szklarni do ogrzewania jej.
Idąc za światowymi trendami, właściciele firmy w 2017 roku zdecydowali się uruchomić zakład produkujący sałatki ze świeżych sałat i baby leafy typu roszponka czy rukola. W 2019 roku ich oferta została powiększona o dania gotowe, lunchboxy i zupy z czystą etykietą, bez żadnych konserwantów. W przypadku warzyw no, mamy do czynienia z ultra świeżym produktem, tak? Nawet z tymi warzywami przetworzonymi, czyli potem jak tworzymy z nich dania gotowe, więc no, w zasadzie to, co dzisiaj jest zebrane z pola, jutro już musi być na półce w sklepie, dostępne dla klienta. To jest bardzo szybka logistyka. Firma w ofercie ma wiele różnorodnych kremowych, a także tradycyjnych zup. To zależy też od sezonu. Krem z dyni, krem z buraka ćwikłowego, zupy tradycyjne, krupnik, żurek, grochowa, ogórkowa. W gamie zup można znaleźć także smaki z całego świata, na przykład zupy orientalne. Inspirujemy się, zapraszamy jakichś kucharzy, którzy mają ogromne na przykład doświadczenie w takich kuchniach i od nich pobieramy gdzieś naukę. Cały proces przygotowywania zup zaczyna się na kuchni eksperymentalnej, gdzie powstaje przepis, który zostaje powielony podczas produkcji. Stosujemy dosyć zaawansowaną technologię. Wszystkie nasze urządzenia to są takie duże roboty, tak? Dzięki nim mamy całkowitą kontrolę nad temperaturą i nad ciśnieniem panującym w takim, powiedzmy, zbiorniku. Żeby zachować wartości odżywcze, zupy gotowane są w 80 stopniach. Gotując zupy z cząstkami, na przykład bierzemy pod uwagę podczas gotowania, żeby nie rozgotować tych warzyw, tak żeby one sprawiały przyjemność w jedzeniu klientów. Następnie gotowana zupa trafia do dużego 1200-litrowego bufora, gdzie jest rozlewana do 450-gramowych ekologicznych pojemników. Proces odbywa się w układzie zamkniętym, czyli bez kontaktu ze zbędnym powietrzem. Produkt po spakowaniu zostaje poddany procesowi pasteryzacji, oczywiście w odpowiedniej temperaturze, która pozwala nam zachować świeżość produktów, wizualnie ładny wygląd i walory smakowe oraz odpowiedni termin przydatności do spożycia. Dzięki pasteryzacji firma nie dodaje do zup żadnych konserwantów. Lunchboxy też mają czystą etykietę. W tym momencie mamy 10 rodzajów lunchboxów. Są produktem krótkoterminowym. Tam też nie ma żadnych konserwantów. Jedynym środkiem to jest zabezpieczający, to jest gaz obojętny. Także termin przydatności to jest tylko 7 dni. Celem firmy jest zapewnienie bezpieczeństwa spożywanych produktów przez klientów. Dlatego nad przestrzeganiem norm zdrowotnych stale czuwa dział do spraw HACCP. Posiada też certyfikat BRC i IFS. Dla właścicieli Nowalijki od zawsze ważna była współpraca z polskimi i lokalnymi przedsiębiorstwami. Zawsze miałem taką politykę w firmie, że współpracowałem z firmami, z podmiotami, z gospodarstwami, bo przecież prowadzenie tej firmy to nie są tylko gospodarstwa, ale jest gro innych firm. Ktoś nam dostarcza opakowania, ktoś nam dostarcza na przykład paliwo do samochodu. I starałem się, żeby to było zawsze z naszego tutaj miejscowego rynku tej firmy, czy z rynku piotrkowskiego. Nowalijka jako marka jest znana bardziej dla klientów sieciowych, ale sam brand nie jest do końca znany, dlatego właściciele zaczynają to zmieniać. Już stawiamy takie pierwsze kroki, ponieważ na przykład dla miksów sałatkowych zrobiliśmy brand Zielony Smak. Dla świeżych ziół i sałat w doniczkach jest to brand Bona, który nawiązuje na przykład też do naszej okolicy. I teraz będziemy starali się rozwinąć te brandy, o których mówiłem, po to, żeby jakby wzmocnić też naszą pozycję, po to, żeby też uświadamiać tego klienta, tego końcowego, że za każdym razem, jak on wróci po produkt tego zielonego smaku, on otrzyma właśnie dokładnie taką jakość, którą otrzymał wcześniej. Firma zatrudnia prawie 600 osób, w tym 30 małżeństw. Mamy pracowników, którzy do nas przyszli też pierwszego dnia do pracy. Są tacy. Średni staż pracy w naszym zakładzie to jest prawie, można liczyć ostatnio, to jest 9 lat. Chyba już przesiąknęliśmy tą pracą i bez niej sobie nie wyobrażamy życia.
Pan Piotr i pani Renata Wychowałek, właściciele Nowalijki, w przyszłości planują nadal poprawiać wydajność firmy. Myślą również o wprowadzeniu dostaw świeżej żywności bezpośrednio do domów. Pamiętajmy, że warzywa są bardzo ważnym elementem zdrowej diety, dlatego tak istotne jest włączenie ich w odpowiedniej ilości do naszego codziennego menu. Kiedy po nie sięgamy, wybierajmy te nasze, polskie.